Czy normalne jest, że po dobrym suplemencie przedtreningowym odczuwa się swędzenie? Odpowiedź jest nieco skomplikowana, ale postaram się ją wyjaśnić. Przede wszystkim, swędzenie po zażyciu przedtreningówki często jest spowodowane przez składnik zwanym beta-alaniną. Beta-alanina może powodować uczucie mrowienia lub swędzenia na skórze, co jest zjawiskiem znanym jako parestezja. To uczucie, mimo że może być nieco niekomfortowe, jest całkowicie normalne i zwykle nieszkodliwe. Jest to po prostu reakcja ciała na zwiększony poziom beta-alaniny, która pomaga zwiększyć wytrzymałość mięśniową i może poprawić wydajność treningu. Warto jednak zaznaczyć, że nie każda przedtreningówka zawiera beta-alaninę, a więc nie każda będzie powodować swędzenie. Również stopień mrowienia może się różnić w zależności od dawki beta-alaniny i indywidualnej reakcji organizmu. Jeśli odczuwasz swędzenie po przedtreningówce i jest niekomfortowe, możesz poszukać suplementu, który nie zawiera beta-alaniny. Są dostępne alternatywy, które również mogą zapewnić dobry efekt przed treningiem bez uczucia swędzenia. Podsumowując, swędzenie po zażyciu przedtreningówki jest często spowodowane beta-alaniną i jest to normalne. Jednakże, jeśli to uczucie jest nieprzyjemne, istnieją inne opcje suplementów przedtreningowych, które możesz wypróbować.